Dzień dobry, dzień dobry. Witam w drugiej części Vintage Exploding Box. Dzisiaj przezdobimy sobie wierzch pudełka oraz boki Exploding Boxa na zewnątrz. Ale jeszcze chciałabym Was przeprosić za to, że w niektórych częściach filmu niestety zobaczycie tylko i wyłącznie moją głowę. Wiem, że jest to bardzo nieprofesjonalne, ale niestety, kiedy nagrywam, nie mam podglądu i nie jestem w stanie tego po prostu w odpowiednim momencie zauważyć. Ale obiecuję, że w następnych filmach poprawię się i postaram się już mieć podgląd przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak Was tutaj rozpraszało. Teraz co robię? Sklejam sobie dwie tekturki i oczywiście tylko jedną, tą co jest na samej górze, pomalowałam promarkerami, tak jak wcześniej te tekturki, które są wewnątrz boksa, czyli kolorem szarym i różowym, żeby wyszedł mi taki dusty pink, taki brudny róż. Dlaczego chcę, żeby tekturki były sklejone? Ponieważ one trochę wystają poza boks. Tekturka, przepraszam, jest z birmaty, więc jest delikatna, więc postanowiłam, że ją skleję. A że miałam dosyć jeszcze takie spore zapasy, no to mam też taką możliwość po prostu jej sklejenia. Kiedy jednak tekturka by była w całości na boksie, by trochę mi tam nie wystawała, to myślę, żebym w ogóle jej nie sklejała, bo nie byłoby takiej po prostu potrzeby. Oczywiście idzie tutaj w ruch gaza. Uwielbiam gazę, bo nadaje mi taki efekt 3D. Poza tym gaza, która jest taka pomiętolona, że tak się wyrażę, no ona jednak zakrywa dużo rzeczy. Jeżeli chcecie ukryć pewne rzeczy, to fajnie jest coś pod spód położyć sobie, jeśli chodzi o kwiatki. Generalnie teraz będę kładła kwiatki, przykleję sobie też koronkę, liście. Powrócę do Was za jakiś moment, kiedy będę ozdabiać boki pudełka. I teraz serdecznie Was zapraszam po prostu do oglądania. Thank you.
numer 2 z kolekcji Romantic Moments i widzi nam podobne elementy, które są w środku pudełka, czyli kwadraty i baner. No, baner się nie pojawił w środku, ale będzie na zewnątrz. Oczywiście te elementy znowu będą postarzone, czyli poszarpane, i później jeszcze distressem je pociemnię. Wycinamy z setu, który jest dedykowany tej kolekcji, te prostokąty, które widzicie, oraz tagi, które będą w środku albumu oraz w boksie. Docięłam też sobie takie kwadraciki a la książeczki, które będą w kieszonkach, a tagi będą w tej następnej kieszonce, czyli w pierwszej kieszonce, natomiast mini książeczki będą w pierwszej, a później tagi. Ten moment też tutaj troszeczkę ominęłam, bo chyba nie ma takiej potrzeby, żebyście widzieli, jak wycinam i postarzam sobie tagi i te dodatkowe elementy, które są wewnątrz. Zapomniałam jeszcze dodać listków na wierzch pudełka i teraz właśnie to robię. Ponieważ listki nadają taki fajny efekt. W naturze kwiaty są z liściami, więc kiedy pojawiają się też listki w naszych kompozycjach, to uważam, że jest to taka pełna kompozycja, więc warto dodawać listki. Poza tym, jeżeli za dużo Wam się nawet kleju położy, to listkiem możecie zakryć ten klej. Ja jeszcze dodatkowo listki wyginam. Wyginam je w różne strony. Raz je zaginam wewnątrz, raz pod. Także one fajnie mi tutaj się komponują z całą kompozycją kwiatową i jest to bardziej naturalne niż kiedy listki są płaskie, więc zachęcam Was, żebyście zawsze podginali sobie listki. Thank you.
na koniec będziemy przyklejać baner, który wycięłam, i kwadraty. Żeby kompozycja była jednolita, to te elementy też przejeżdżam radełkiem i wyginam sobie. Zanim przykleję, to nakładam wierzch pudełka, żeby wiedzieć, w jakiej odległości mam sobie przykleić. Oczywiście klej mi trochę zasek, bo zapomniałam zakręcić. Nie wiem, czy też tak macie, że zapominacie zakręcić kleju? Teraz widzicie, w jakiej odległości mogę sobie ułożyć, żeby było ładnie i symetrycznie. No i tak samo robię z kwadratami. Najpierw radełkiem przejeżdżam, a później doginam sobie, wyginam na zewnątrz. Mimo że nie będę kleić na dystans, to wygięcie powoduje, że jak patrzycie się na ten boks, to wydaje się, że to jest taki w wymiarze 3D. Podwyższa jakby taką kompozycję. Jest tak naprawdę w całości przeozdobiony, przynajmniej na zewnątrz, w środku tylko później zupełnie tagami. I teraz, kochani, zapraszam Was na trzecią część, którą będziemy robić mini album. Do miłego zobaczenia, pa pa!